Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turysta52 i moi drodzy, witam was w 25 odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale pozwiedzamy sobie Siódmą Wysepkę. Ostatnio byliśmy tutaj typowo po jedną rzecz, z tego co właśnie pamiętam. Czy to nie było tak, że były góle na dole? O matko, to są szkielety. Dobra, to może jednak nie pozwiedzamy jeszcze tej wysepki. Aż tak do końca. Nie chcę się też tak jakoś bardzo, wiecie, wychylać, nie? To jednak wymaga ode mnie potem sporo takiego trochę, można powiedzieć, ślęczenia nad tym wszystkim. Dobra, tu jest parę omułków, więc weźmiemy je sobie. No i może jeszcze tutaj się przejdziemy na przykład na górę. Faktycznie. Ale jakoś dużo exploringu tutaj robić nie będziemy raczej. O, ja dzisiaj jestem jakaś kompletnie nieprzytomna. Ojeju. Jest skorpion. Dobra, ładne mu zadaje obrażenia. Okej, wziąłem sobie lód przez chwilę. Ojej, odbagowałam go chyba. Ajajaj. Dobra, tu możemy dużo zdziałać, tylko trzeba umiejętnie to robić. 200 expa. To się ceni, moi drodzy. Bardzo mało mam eliksirów. Przydałoby się zainwestować oczywiście w alchemię oraz właśnie w chowalstwo, żeby sobie podbić część umiejętności na pewno. Więc to będzie teraz dla mnie priorytet raczej. Mamy 0 punktów nauki na razie. No, do następnego poziomu nam sporo jeszcze brakuje. A to niedobrze w naszym przypadku. Miejmy nadzieję, że jakoś nam to pójdzie. Ojejku. No, tak jak wspominałam, tam na dół na razie nie chcę schodzić. Myślę, że to nie jest w 100% bezpieczne, żeby tam iść. Dobra, tutaj bym się spodziewała, że na górze może coś być. Jest korona bohatera, bo już ją widziałam kątem oka. Bardzo ważna mikstura dla nas. Dobra, muszę się trochę rozgadać, bo naprawdę mój aktualny stan psychofizyczny jest taki trochę naprawdę dziwny. Dobra, mam ten amulet do punktów trafień, ale mamy do many założony, żeby nam było też dobrze tutaj czarować. Okej. To tak, co my teraz robimy? Myślę, że będziemy kontynuować to zadanie z tym dyskiem, czyli Dziedzictwo Wielkiego Pirata. Więc przeniesiemy się na bagna do bandytów i przejdziemy się w stronę Patty, ponieważ ona powinna być właśnie w tamtym miejscu, gdzie ją zostawiliśmy. Przynajmniej mam taką nadzieję, tylko
Wiecie co, prześpimy się jednak, bo mój aktualny stan i many, i zdrowie nie jest najlepszy. Szkoda, że nie mamy jakichś punktów nauki, bo moglibyśmy wtedy zaszaleć trochę z alchemią, z kowalstwem. A na razie, no to niestety musimy się pomęczyć bez tych umiejętności. Co nie ułatwia nam sprawy. Pytałam się was w komentarzu... Boże, no w komentarzach to są odpowiedzi, nie pytania. Pytałam się was ostatnio na odcinku, co z kwestią tych kosturów. Tego kostura konkretnie bojowego i tej umiejętności walki. Pisaliście, że raczej już nie warto w miecze inwestować, żeby się skupić faktycznie właśnie na alchemii, na kowalstwie, na manie, na tych kryształach, czyli na takich no zdecydowanie ważniejszych sprawach i rzeczach. No, a miecz to już pójdzie w odstawkę. O. Hey. If you want to see Patty again, there'll be no funny business, got it? Funny business? Romanov wants to see you. He's waiting on the west coast. Come with me. What have you done with Patty? I don't do the talking. Follow me, or forget about the girl. Go on. I'll follow you. Good. And keep up. I won't wait for you. Just get moving. Right. Okej, będziemy z nim szli. Ja myślałam, że będziemy się... Jak to się mówi? Że będzie urwana cutscenka po prostu po rozmowie i znajdziemy się już na danym miejscu. Bardzo możliwe, że będziemy przechodzić przez to miejsce, gdzie jeszcze zostawiłam parę szkieletów na wejściu. Bo właśnie chyba idziemy w tamtą stronę. Ja właśnie pamiętałam, że tam było coś związane z tymi dyskami, rzeczami i tak dalej. No zobaczymy, jak sobie poradzę. Mam... No nie powiem, że mam mało mikstur many, ale też jakoś bardzo dużo ich jednak nie mam. Wypróbowaliśmy kryształ lodu. Szczerze mówiąc, nie wiem trochę co o nim sądzić. Na pewno się bardzo długo kastuje. Pewnie przez to, że nie mam odpowiednich umiejętności po prostu rozwiniętych. No, już uprzedzając moje pytania, widzę, że on idzie tą drogą typowo przez szkielety. Także... Here you are. I'll leave you to it. Yeah, you won't want to be sticking around. Romanov is waiting at the northwest, at the end of the west coast. You follow this path through the ruins, and you'll find him. Anything's happened to her, I'll find you. Hey, I'm the messenger boy. You want to try talking tough? Try it with Romanov. But only if you want you and the girl washed up somewhere with your throat slit. Okej, czyli dobrze, on ze mną nie idzie na szczęście. Widzę na pewno jednego szkieleta, dwa szkielety. Czemu to przechodzi przez niego nagle? Dobra. Fajnie, bo mamy zdecydowanie większe obrażenia. I to już na tych szkieletach widzę. Aktualnie. Tam na dół nie schodzę, bo tam widzieliśmy, że jest impreza na dole. Także może nie wpraszajmy się tam, gdzie nas nie chcą. Myślałam, że kuferek będzie zamknięty. Nie jest. No dobrze, zaraz będziemy wychodzić stąd. Tylko jeszcze się rozglądam, czy na pewno niczego nie ominęłam. Możemy jeszcze telekinezą zerknąć. Widzę, że jest kolejny szkielet. Kurna, i to nie jeden. No tak ledwo. Sporo szkieletów, naprawdę.
Ale nie powiem, ruiny są dosyć klimatyczne tego typu. Jest jeszcze jeden szkielecioch. Dobra. Tu też mamy jeszcze jakieś rzeczy, fanty. W tym wypadku to są raczej sprawy na sprzedaż. Znalazłam jakiś naszyjnik. Myślę, że może się przydać. Naszyjnik, tak? Mamy ten amulet. Ten. A, to taki zwykły, dobra. Czyli typowa kosztowność, rozumiem. Dobra, z tobą już powinnam sobie poradzić. Tylko, że masz tarczę. Dobra. Okej, wszedł nam nawet kryt. I widzę, że bardzo dużą rolę odgrywają faktycznie te ciosy po uniku w bok. Dobra, mamy żądło szczurem. No zapraszam. Dobra. Bo ja też nie mam całego dnia. Okej, już mi się nawet przypomniało, gdzie my jesteśmy tak naprawdę teraz. No, jest to miejsce dosyć specyficzne. Tak w sumie. Trzeba troszkę na siebie uważać tutaj. No właśnie, są na przykład czerwie. Okej, w takich miejscach mogłoby coś być, ale akurat tutaj nie ma. Okej, są dwa, więc może na razie nie będę ich jednak zaczepiać. Będziemy pamiętać, że skoro je zostawiłam, to znaczy, że tam nie byłam. Dobra, zbliżamy się pomalutku, powolutku. Dobra, jest mięta. Są kolejne szkielety. Niedobrze, bo jest zaspa... O Boże. Dobra, tak się nie będziemy bawić. Okej, dobra, jeszcze raz. Dobra. Czasami szkoda, że te pociski przez nich przelatują, bo jednak mi została ostatnia mikstura many. A z Romanowem się troszeczkę będziemy musieli pomęczyć. Znając życie. A mój poziom zdrowia jest na poziomie... uselessowym.
Więc przede wszystkim na razie się podleczymy. No i może byśmy wypili jednak. Dobra, nie. Zużyłam tą małą, niech i tak będzie. Dobra, tutaj było jakieś obozowisko tych szkieletów. Rozumiem, że może coś ciekawego tutaj być. Dobra, to został nam tylko kufer. No jasne. Dobra, nic szczególnego, ale jedna mikstura many do przodu. No liczę, że uda nam się wbić ten nowy poziom dzisiaj. Bez problemów. O, Holender. Dobra. Coś dużo tych świerszczy bojowych. Tamte zostawię, ponieważ mi nie stoją na drodze. A jednak zależy mi, żeby zrobić zadanie na razie. Dobra. Akurat na sępy to wolę te mikstury wykorzystać. Ponieważ jest mi dużo prościej niż się z nimi męczyć, wiecie, tymi unikami. Szczególnie, że schodzą prawie na hita. Zresztą po to się uczyłam tych rzeczy do magii, do many, żeby z nich po prostu korzystać. Okej. Okay. Pytanie, czy tam mam wejść? Czy zejść niżej? Tu jest jakieś zejście w dzicz. Okej, okay, tu jest zejście na plażę. Nas chyba nie interesuje plaża, tylko ruiny. Mam rację, czy nie mam? Nie wiem. Troszeczkę jestem pogubiona z tym. Ale wydaje mi się, że no, jesteśmy na miejscu. Take that pretty face somewhere else. Ah, there's the gutter dog. Come for a little talk. Hello, Romanov. Is this the bit where you try and kill me for the clues to Steelbeard's treasure? Believe me, if I could, I would. And why can't you? Because you and Patty are the only ones who can get past Steelbeard's trap. Steelbeard's little bitch has already refused to cooperate. So let's see if you will be any smarter. What did you do to Patty? She's safe. Where? Someplace where she could so easily not be safe. Depending on what you do next. What trap are you talking about? Don't act dumb. I've already lost one of my men trying to get the treasure. None of my men will go near it now. And now we have you. They don't have to, right? What do you want from me? Well, you have a choice. Go into the cave and get me what I want. Or don't. And you'll never see Patty again. I'll bring you Steelbeard's treasure in exchange for Patty. Well, isn't that sweet? You're soft on the little tavern bitch.
Well, she certainly has attractive assets. Her father only slept with the best whores. But you got a deal. I get the treasure, and you get Patty. Now get it done. I'll be waiting. I see you've found what you were looking for. We're a giant step closer to our treasure now, aren't we? Our treasure? I'm sure you'll make the right decision. I'll be going, but remember who helped you. Don't bother me. I'm sure you have plenty. Don't bother me. Okej. Najpierw sobie sprawdzę, co tutaj jest w ogóle. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, postępując w taki, a nie inny sposób. O kurde. Dobra. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Prawo. Wiecie co, ja sobie na szybko cyknę zdjęcia tego, żeby nie spierdzielić. Bo... to jest naprawdę bardzo długi kod. No właśnie. Dobra, na szczęście zapamiętałam. Mamy magiczną ochronę i to runę. I amulet drewnianej skóry. Trochę też złota i strzał. Ale to takie chyba mniej istotne. Serio, to są szkielety obok normalnie. Dobra. Dobra, ten gościu sobie umarł. Kamienna płyta. Kufer Tarrasa. Wiecie, to też jest takie trochę... oh, fuck my life. Nikt mi nie powiedział, że to będą gule. Wiemy, że ten jest nieprawidłowy, bo tutaj leży ciało. Dobra, spróbujmy z tym gulem. O kurdele, nie ma opcji. I can't mana. Nie mam mana. Okej. Żyję. Idziesz, paskudo? No tak. Dobra. Widzę, że tutaj też działają skoki w bok, że tak powiem. Dobra, bo my mamy te wskazówki stalowo-brodego. Jeszcze tego w ogóle nie czytałam. Bulba był ostatnim z nich. Ostatecznie musiałem wykopać 6 grobów. 5 dla buntowników, 1 dla skarbu. Zakopałem w grobach 6 kufrów, ale tylko w jednym z nich są moje cenne rzeczy. Fergold był z nich najcięższy. Ważył tyle co 2 dziki, ledwo znalazło się miejsce dla kufra. Czyli Fergold. Aby upewnić się, że nikt nie dobierze się do mojego zioła, teraz ani w przyszłości, zostawiłem śmiertelności pułapki, które zabiją na miejscu każdego, kto spróbuje otworzyć moje kufry ze skarbem. Była to kiedyś sztuczka Barnabasa. Na pewno nie śniło mu się, że czeka kiedyś los jego ofiar. Tylko jeden kufer nie jest groźny. Oczywiście musisz wiedzieć, który to i posiadać mój klucz. Prawdę mówiąc, szkoda mi trochę Tarrasa, był dobrym człowiekiem. Na grobach stoją teraz krzyże z imionami buntowników. Tylko jeden z nich nosi imię starego pijaka, którego napadł kiedyś Korgan w Ashandorze. Czy nadal byłby z tego dumny? Kto wie? Dobra, czyli rozumiem, że Fergold był
jakby bezpieczny. Jezu, ten gul się dziwnie umarł sobie. Ja się boję, że tutaj będzie więcej guli, wiecie? I mamy nowy poziom. Dobra, sporo łodzików. Jest Fergold. Mi się wydaje, że Fergold tutaj działa. Chociaż nie, musiał mu wykopać też grób. Bo ledwo się zmieścił razem z tym kufrem. Czyli to nie jest Fergold. Dobra, to jeszcze raz musimy przeczytać to dokładniej. Zobaczymy. To się nazywa czytanie ze zrozumieniem. Ja chyba jednak nie umiem. Bulba był ostatnim z nich. Ostatecznie musiałem wykopać 6 grobów. 5 dla buntowników, 1 dla skarbu. Ale teraz tak, od początku. Tylko jeden z nich nosi imię starego pijaka. Czy nadal byłby z tego dumny? Czyli nie żyje. Prawdę mówiąc, szkoda mi trochę Tarrasa. No Tarras jest w takim razie niebezpieczny. Barnabas też nie. Fergold był z nich najcięższy, ważył tyle co 2 dziki, ledwo znalazło się miejsce dla kufra. Czyli też nie. Bulba był ostatnim z nich. No to Korgan chyba wychodzi na to, nie? A little more for me. A może nie? Moment. Jeszcze raz muszę to przeczytać. Na pewno Tarras i Fergold nie. Barnabas też był? Fergold. Barnabas też nie żyje, czyli Barnabas nie żyje. Dilgera nigdzie nie ma. A little more for me. Wspomnianego. Wydaje mi się, że to jest tutaj akurat. Albo Korgan, albo ten Dilgar, ale chyba ten Dilgar bardziej. Otwieramy. No i nie wybuchłam. Dobra, 900 sztuk złota, perłowy naszyjnik, pierścień, 2 fiolki, rum, pochodnia, złoty kryształowy dysk, złoty świecznik i mapa stalowo-brodego morska. Okej. To co? Wymanimy się. Podleczymy się, bo na 1000% będę musiała się z nimi jednak pewnie potyczkować. Potyczka. Na pewno dojdzie do jakiejś potyczki między nami. I see you found Steelbeard's loot. So hand over the map. No, I've changed my mind. Then I'd better cut that out and change it back, hadn't I? I'll cut you! Okay, nie wiem, czy to był dobry pomysł. I'll get you. I nie, dobra. Kurwa mać, nic nie widzę. Ha!
Pytanie, gdzie jest Patty, ale podejrzewam, że jak przeszukamy tego... No. Romanowa to się dowiemy. Klucz do celi. Klucz do celi. No podejrzewam, że cela jest tutaj gdzieś. Tu były też szkielety. A czy jeżeli ja sobie wejdę teraz na zadania... No nie, niestety mi nie pokazuje, gdzie jest Patty. O kurde, tu jest jakiś władca nieumarły. Może będzie miał ten pierścień wasalny. Ma. Super. Pytanie tylko, gdzie jest Patka? Tutaj byłam, nie? Byłam. Cela jakaś. O Jezu Chryste. Dobra, pozbyłam się świerszczyków. Cela. Bardzo dobre pytanie. Ale wydaje mi się, że raczej nie będziemy mieli problemu ze zlokalizowaniem. Ja podejrzewam, że Patty by nie była zadowolona, gdybyśmy tak po prostu mu, nie wiem, oddali ten skarb, czy tak, coś w tym stylu, nie? Ja z Romanowym raczej nie mam zamiaru współpracować. Mi się wydaje, że tu może być cela. W tych ruinach tutaj. On by jej jakoś bardzo daleko tutaj nie wywlókł. A tutaj chyba jakaś cela była. Gdzieś. Ja pamiętam, że kiedyś znalazłam tak po prostu właśnie na czuja. Tam na dół na pewno nie zejdę. Tam też by jej zresztą nie wsadził, bo to nie ma sensu wtedy. Zresztą zaraz możemy sprawdzić sobie dokładniej w solucji, gdzie jest cela. Ale no, nie wiem, zobaczymy. To sprawdzamy na szybko, żeby się nie kręcić, nie wiadomo ile. Zaraz zobaczymy. No dobra, rozumiem. Na powierzchni ruin, gdzieś gdzie są drewniane drzwi. Na wschodnim wybrzeżu. Czyli to chyba jednak było tam niżej.
A czy się... Jezu, niżej. Nie o to mi chodziło, że tutaj. Chociaż tu są jakieś drzwi chyba. Nie do końca. To było gdzieś tam, gdzie żeśmy byli. Także się wracamy na szybko. Tak czułam, żeby jej, wiecie, nie uwięził gdzieś w pizdu daleko, nie? Także wrócimy i spróbujemy ją znaleźć. No powinna być na zachodnim wybrzeżu. Być może są gdzieś jeszcze ruiny indziej. A może ja czegoś nie zauważyłam przy tamtych ruinach? To też jest możliwe. Że coś mnie po prostu ominęło. Także sprawdzamy jeszcze raz. Dobra, bo tutaj było to przejście właśnie góra-dół. Za zamkniętymi drzwiami gdzieś. Tutaj byłam. Ale tam na górze nie było drzwi zamkniętych nigdzie. Tu jest łóżko normalnie. Tu był ten władca. Czy tam niżej są jeszcze jakieś ruiny? No nie wydaje mi się, to są jedyne ruiny, które tu mamy. Na zachodnim wybrzeżu. Jeszcze są tutaj ruiny. Zaraz zobaczymy. Dobra. No szkurde, Leno. Na powierzchni ruin, no bardzo dużo mi to daje. Może na stronie. Masakra. Bo nie mogę się doczytać nic na ten temat konkretnego. Nie mamy tego jako zadanie? No nie, tylko kurde, czy to już jest też jako zachodnie wybrzeże? No nie wydaje mi się. Tu są ruiny i tu są, nie ma więcej. Najgorsze jest to, że te drewniane drzwi to mi gdzieś świtają, ale gdzie? Nieprawdopodobne. Nie wiem, może jak wejdę na górę, to dostanę olśnienia. No tu jest kuferek ze skarbem. Bardzo miło zresztą.
No ja bym powiedziała, że ona jest prędzej w tamtych poprzednich ruinach, co właśnie z nich wróciłam. Ale jej nie widziałam i to mnie bardzo niepokoi. No w tych ruinach nigdzie zamkniętych drewnianych drzwi nie ma. Mogę zejść jeszcze niżej, ale tutaj tym bardziej nie ma ruin. Bo tu już jest zejście do wody. Jest łódka. W sumie to nic tutaj ciekawego nie ma, więc... możemy... sobie to miejsce najpierw po prostu przeszukać. A szukaniem Patty się zajmiemy w kolejnym odcinku. Chociaż nie powiem, chciałam mieć to z głowy. Bardzo nie lubię tych łodzików zabijać, ale z nich jest skorupka. A skorupka się przyda. Prędzej czy później. Dobra. Okej. Pierścień do many plus 10. O, i mamy miecze do przekuwania też w tej części? Myślałam, że to tylko w Rizenie 2 było. Że zbieraliśmy różnego rodzaju bronie. To mnie akurat zaskoczyło. Dobra, jest was więcej. Dobra. Tym razem trochę inaczej. Okej, tutaj też są właśnie czerwie. Tu jest ten taki przesmyczek. Wszystko fajnie, tylko Patty. Ja nie wiem, czy ja źle przeszukałam tamte ruiny. Pokręcę się trochę i pogadam bez sensu. Najwyżej mi napiszecie, gdzie ona jest, bo nie wiem. To było troszeczkę głupie, ale podejrzewam, że Roman i tak by mi nie powiedział i by jej nie wypuścił. Więc w sumie... jeden pies. Tak mi się osobiście wydaje. Nie wiem, może ja jestem po prostu upośledzona, ślepa. Może tam faktycznie były jakieś drzwi, a ja ich dwa razy nie widziałam z rzędu. Ewidentnie było widać, że tam były ruiny. No już więcej tutaj na tym wybrzeżu chyba ruin nie ma. Także po raz 50-tysięczny sprawdzimy. Czy się nie pomyliłam? Dobra. A więc... jak się wchodzi od tej strony, to tutaj możemy sobie wejść. I tu możemy wejść na górę. I tutaj nic nie ma.
Bo już wszystko zebrałam. Czyli to nie tutaj. Teraz tak dalej. Tu jest jakaś część ruin. Jest, ale ona donikąd nie prowadzi. Okej. Tutaj jest jakieś zejście na dół. I tu są drzwi, jestem kretynem. Poczekaj, Patty. O matko, czy ja kiedyś mogę otworzyć kufer tak po prostu? Okej. Przywołanie szkieletu. Cześć, Patty. Why, thank you. I guess I get to play the maiden in distress. Does that make me the hero? Or the dragon? How did you manage to get to me? I had to persuade Romanov to let you go. Not an easy task. What about the nautical map? Do you have it? Map? Be glad you've still got your head. I am. I am, believe me. It's just that without the map, all this effort will be for nothing. Here. I got my hands on Steelbeard's map. You've got it. Do you have any idea how valuable this map is? Since it's a pirate's map, I'm guessing it's not showing picnic spots. Right. My father marked all the islands and the countries he visited on this map. He hid gold in every one of these places. There are a lot of wrong hands this could have fallen into. So, thank you for bringing it to me. You're a decent sort. Not many of those around here. What about the rest of the gold from Steelbeard's treasure? I'll take the map. You can have the gold. Deal? I think I can live with that. You can also have my father's old house, if you want it. It's close to the brothel. My father probably found that convenient. Thanks. Although I'm not sure I'll have much use for it. Well, it's yours. If you decide to stay on this island. What will you do now? I'll go back to the town. I can't leave the island in these storms. Looks like we're both stuck here. Well, that's... that. Looks that way. Feel free to drop by the tavern any time you like. The gods know I'd like to talk to someone who isn't a drunken ex-fisherman. I might just do that. Take care of yourself. Do you have anything to trade? Dobra, już mogę z nią też handlować. Jak sprawa naszych wytrychów wygląda? No, nie widzę. 29. No to wiesz co? Daj mi te wytrychy, bo się mogą przydać. W ogóle widzę, że mamy... Ile ja mam? 4200 prawie, 1000. Dobra, to trochę jeszcze sobie wydłużymy odcinek dzisiaj. I myślę, że rozwiniemy jeszcze trochę alchemię. Do miasta. No i dobra. Spróbujemy się nauczyć drugiego poziomu alchemii. Przydałoby się też zainwestować w przepisy. Trzeba to wszystko jakoś ogarnąć. Leonardo, słuchaj. O. Garth stole some of the Don's goods. What? Garth? I warned him about tangling with the Don. I assume you've taken care of things. Here, take a healing potion. A thanks for smoothing this over. So, you do business with the Don? What makes you say that? That's not important. What's important is that I know. I process a few plants. No harm in that. The Inquisition won't like it. I can't see them being interested. Not really. If this is because you need potions, maybe we can deal. But don't try threatening me. What can you teach me about alchemy? Teach me alchemy. Well, as your basic alchemy will show you, some plants cannot be processed with basic methods. They must be filtered and boiled again. Then you can produce stronger potions. Process more difficult ingredients. Okay.
Rozumiem, że mnie więcej nie nauczysz. To teraz tak. Bym chciała kupić te wszystkie mikstury. To jest 1200. No, że tak powiem, nie opłaca mi się to kompletnie. Ale opłaca mi się kupić przepisy. Tylko potrzebuję cholerne ilości wina. Więc na pewno na razie zainwestujemy sobie w ten mały przepisik, dlatego że nie korzystam dużo z tych większych mikstur, jak na razie, bo mamy mały jakby odsetek many, prawda? I tak samo byśmy... Kurde, do wszystkiego jest potrzebne wino, naprawdę. Do mikstur życia tak samo. No i fialki też masz, tak? Dobra, powiem tak, biorę to. I teraz tak, zrobimy sobie głównie mikstury many. Te małe. W sumie się zastanawiam, czy nie kupić też u niego właśnie. Dobra, mam też jakąś stałą chyba miksturę, mam do życia. Został mi jeden grzyb many po tym wszystkim. A jak założę pierścień skradania... O, teraz już nie założę. Okej, ty się w teorii nie fochasz, że sobie to otworzyłam. Wybaczcie, bo mieliśmy kończyć odcinek, a ja znowu się rozgadałam i robię jakieś pierdoły. Nie wtedy, kiedy trzeba. Dobra. Okej, trochę miksur jeszcze na mój koszt. Na moją korzyść bardziej. Okej. Dobra. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Która do siły tu była. Ty jesteś gościu ślepy. Kompletnie. Hej, wiesz co, ja tylko sprawdzam, jak ci się mieszka, wiesz? Cześć. What do you want? Why are you here? O, to jest dobra bardzo metoda. Na kradzież. Chyba nikt się nie skarży, tu jestem. Więc zabieramy wszystko, co tu można znaleźć. Dobra, w prawo, lewo. Dobra. To ogarniamy sobie kradzież. Bardzo prosta rzecz. Nie wymagała kupy umiejętności. Cześć, Leonardo, ja już sobie wychodzę. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że możemy sobie zakończyć odcinek właśnie w tym miejscu.
Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i w sumie w kolejnym... Nie wiem, co możemy robić w kolejnym odcinku. Jeżeli macie jakiś pomysł, to możecie powiedzieć. Może ta wschodnia świątynia? No nie wiem, nie widzę tego na razie. Może być z tym naprawdę bardzo różnie. Ewentualnie może do Eldrika byśmy się przeszli. Czyli tutaj byśmy poszli. Ale to są jest po drodze. No nie wiem właśnie. Nie mam za bardzo pomysłu, moi drodzy. Natomiast Wam dziękuję i słyszymy się w kolejnym filmie. Cześć!